Siemanko, cześć. Dzisiejszy odcinek to nieco spóźnione, ale jeszcze zaliczam jako styczniowe maile od widzów. I jak pewnie zwróciliście uwagę, miniaturka skłania ku domyślaniu się a propos, że będzie dzisiaj trochę przypałowych maili. Tak naprawdę teraz nagrywając już ten materiał, stwierdziłem, że nie będę wam pokazywał wszystkich. Pokażę wam jeden najświeższy mail, który też spowodował, że postanowiłem ten odcinek zacząć właśnie od tego, od czego zaczynam. No i przy okazji, żeby pogadać o tym, o czym chcę pogadać. To będzie też przy okazji o tyle odcinek inny od takich klasycznych maili od widzów, że muszę tutaj trochę prywaty wyciągnąć dzisiaj. Mianowicie ostatnimi czasy trochę gorzej się czuję i to na pewno widać pod kątem aktywności na kanale, która znowu spadła z tej dynamiki, która była na bardzo wysokim poziomie utrzymywana przez listopad, grudzień, nawet też większość stycznia. Tutaj oczywiście nie będę mówił konkretnie jakby co jest tego powodem, ale po prostu dużo się u mnie prywatnie dzieje różnych rzeczy i muszę przyznać, że nie tyle, że mi się nie chce nagrywać, ale gdzieś tam ta kondycja trochę moja spadła i potrzebuję teraz więcej odpoczynku. A kiedy jeszcze dostaję takie maile właśnie jak ten, który wam zaraz pokażę, to mnie, mówiąc wprost, szlak trochę trafia. I nawet to nie jest spowodowane tym, że jestem zły na autora lub na autorów tych maili, bo to też nie o to chodzi, ale ogólnie tego typu wiadomości dostaję raczej dużo i to chodzi o pewnego rodzaju skalę. Ale już może przejdźmy do rzeczy, już wam pokazuję konkretnie co mam na myśli i zaraz wam omówię, w czym jest tak naprawdę problem. Otóż mail brzmi następująco. Witam Michale, piszę do ciebie w sprawie kart graficznych. Jestem twoim widzem od dłuższego czasu, kropka, i wiem, że jesteś naprawdę spoko osobą. Jak się okaże po tym materiale, pewnie jednak nie taką do końca spoko osobą. Ale dobra, do rzeczy. Mam komputer, złożyłem do sam, lecz nie stać mnie. Przydałoby się popracować nad ortografią. Na kartę graficzną, a ty masz ich naprawdę dużo. A skąd wiesz? I chciałbym zapytać, czy nie byłbyś w stanie jednej mi po prostu przekazać, bo komputer trochę nie wyrabia. Ja grając w Minecraft mam 30 FPS-ów na 6 chunk renderu. Prosiłbym cię o odpowiedź, jest to dla mnie naprawdę ważne. Jeżeli będziesz chętny mi wysłać jakąś kartę, obojętnie byle można było na niej fajnie pograć. Oczywiście jakiekolwiek koszty wysyłki ja pokryję. O, dzięki ci łaskawco. Więc jeżeli byś był naprawdę chętny, to proszę odpisz i się jakoś skontaktujemy. Pozdrawiam. No i tu jeszcze przy okazji jest hej, proszę o odpowiedź, bo się widz nie może doczekać. Ja skomentuję tego maila w taki sposób, że okej, teraz może dla niektórych z was wychodzę na mega chama, ale mam nadzieję, że ta starsza część widowni, która zarabia jakieś własne pieniądze i która ma podejście ogólnie do kasy i do swoich rzeczy, no takie wydaje mi się, że jakie każdy dorosły człowiek powinien mieć, no to, że te osoby mnie zrozumieją. Cała reszta, chociaż postarajcie się postawić na moim miejscu, czy tam mówiąc w przenośni, wejść w moje buty. Otóż ja takich maili jak ten, oczywiście w różnych rozmaitych formach, czasem to jest Krzyś lat 12, a innym razem Maciuś lat 9, dostaję naprawdę bardzo dużo. Praktycznie, może nie codziennie, ale przynajmniej jednego, dwa w tygodniu takiego maila otrzymuję. Oczywiście te maile są czasem bardziej tragicznie napisane, na zasadzie, że wiesz, mam 7 rodzeństwa, nie mamy co jeść i tak dalej, taka po prostu próba brania mnie na litość. Innym razem komuś spłonął dom, a jeszcze komuś innemu zmarł pies. To są oczywiście bardzo smutne sytuacje i mi zawsze jest bardzo przykro, czytając tego typu maile od was, ale musicie mieć świadomość, że jeżeli takich maili ja dostaję, no nawet już załóżmy w tygodniu 2 czy 3, no to miesięcznie się powiedzmy robi z tego około 10 osób. To robi, załóżmy, że rocznie tych osób ponad 100. I teraz postawcie się w mojej sytuacji. Gdybym ja miał każdemu w ten sposób pomagać, to po pierwsze, prawdopodobnie bardzo szybko ja sam potrzebowałbym pomocy. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że no może nie, że się założę, ale podejrzewam, że ten mail trafił też do innych youtuberów, gdzie, że tak powiem, ta osoba skonstruowała taką samą historię, licząc na jakiegoś rodzaju wsparcie. Oczywiście tak nie musi być, ale domyślam się, że tak może być. No i teraz w czym jest mój problem? W czym jest ogólnie problem z takimi mailami? To jest swoistego rodzaju paradoks, bo z jednej strony pomóc by się chciało w jakikolwiek sposób, z drugiej strony nie jestem w stanie pomóc wszystkim. To jest sprawa, o której mówiłem przed chwilą. Po drugie, moim zdaniem to jest bardzo niegrzeczne zagrożenie
zaglądać komuś do portfela, zaglądać komuś na półkę, czy zaglądać komuś po prostu do mieszkania. W takim sensie, żeby wyciągać wnioski, że ja mam więcej niż ktoś inny, to mi się należy, żebyś ty mi dał. No bo na jakiej podstawie? Oczywiście ten mail jest skonstruowany jeszcze w miarę grzecznie, w sensie tu nie ma jakby konkretnego roszczenia co do tego, że muszę komuś coś dać, ale przysięgam wam, że dostaję maile, w których nie ma jakby pytania, czy ja mógłbym, tylko ja zostaję poniekąd zmuszony, żeby komuś coś wysłać, bo przecież ja mam, a ta osoba nie ma, więc ja muszę jej wysłać, żeby się zgadzał balans w przyrodzie i tak dalej. Więc już, moi drodzy, żeby tego nie rozdmuchiwać, nie przeciągać niepotrzebnie długo, apeluję do was, jeżeli macie lat kilkanaście, a może nawet, nie wiem, ponad 20, ale wydaje się wam, że jakiś youtuber czy jakaś inna osoba, która ma więcej od was, powinna wam cokolwiek wysłać, bo ona ma, a wy nie macie, no to, moi drodzy, tak nie jest. Nikt wam nie musi niczego wysyłać i ja rozumiem absolutnie, że ktoś jest w gorszej sytuacji finansowej i tak dalej. Tak się po prostu zdarza. Natomiast warunkowanie tego, że wam jest gorzej, a komuś lepiej, więc ten, kto ma lepiej, powinien wam coś oddać, jest moim zdaniem, no żeby już nie powiedzieć, że jest chamskie, no to po prostu jest bardzo, ale to bardzo niemiłe. Dobra, tyle mojej prywaty, tyle moich gorzkich żali, a teraz przejdźmy już do omówienia pozostałych maili, bo jest tam kilka perełek, które znalazłem, które wywołały uśmiech na mojej twarzy. Co do Jakuba, który wysłał ten mail konkretny, bo już tak się personalnie zwrócę. Niestety, Jakubie, ale nie jestem ci w stanie pomóc, bo tak jak przed chwilą wytłumaczyłem, musiałbym w związku z pomocą tobie pewnie pomóc zaraz kolejce innych osób. I nawet jeżeli mam karty graficzne, to teraz mówiąc już naprawdę trochę niemiło, ale szczerze, nikomu nic do tego. To są moje karty i mogę sobie zrobić z nimi co chcę. Haha. Mail kolejny i to jest jeden z takich maili, który jest po prostu... to jest kwintesencja po prostu. Czyli brak maila w mailu, natomiast pytanie napisane w tytule. To jest mój ulubiony rodzaj maila, bo ja nigdy nie wiem, czy to wynika z tego, że ktoś... Nie wiem, chce, żeby to było lepiej widoczne, czy to jest taka nieumiejętność korzystania ze skrzynki, nie wiem. Ale ta osoba za to wie, że się tym nie zajmujesz, ale polecisz coś do chłodzenia laptopa, podkładki chłodzące nie pomagają. Dzięki za odpowiedź. Skoro wie, że się tym nie zajmuje, to czemu mnie pytasz? Matko Boska. To może powiem tak, biorąc pod uwagę, że nie mamy pojęcia, o jaki laptop chodzi, jakie komponenty ma ten laptop, o co w ogóle chodzi i tak dalej, no to wydaje mi się, że ciężko będzie mi tutaj jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale jakbym miał tak bardzo ogólnie ten problem rozgryźć, to powiedziałbym tak, zdejmij dolną klapę, znaczy dolną klapę, no w sensie zdejmij ten plastik maskujący jakby spód laptopa, no i może to jest nieco partyzanckie rozwiązanie, ale jeżeli w jakiś sposób podeprzesz tego laptopa na czymś, nie wiem, możesz sobie jakąś wykonać konstrukcję z tubek po papierze toaletowym czy whatever, żeby go nieco podnieść wyżej, no to wydaje mi się, że bez tej klapy to powinno już dużo ogólnie dać, plus jeszcze jakiś prowizoryczny nawiew, na przykład na te newralgiczne elementy, które się przegrzewają i to powinno nieco pomóc. No ale jest to mega partyzantka i taki sprzęt jest raczej średnio używalny, no ale jeżeli podkładka chłodząca nic nie pomaga, no to moim zdaniem to jest najskuteczniejszy sposób. Inna sprawa, że oczywiście polecam zrobić wszystkie te kroki, takie, które się domyślnie wykonuje przed już taką naprawdę hardkorową partyzantką, czyli wymiana pasy termoprzewodzącej, undervolting komponentów, jeżeli oczywiście laptop na to pozwala. No i w trzeciej kolejności już tej ostatniej, takiej hardkorowej, właśnie zdjęcie klapy, no i latanie bez klapy. Myślę, że skuteczniejszego sposobu nie ma, chociaż jest on dosyć brutalny. Eryk pyta, hej, mam pytanie, czy dałoby radę złożyć kompa do gier takich jak Fortnite, Valorant i CS do 500, maksymalnie 600 zł z części używanych, nie wliczając w to kosztu obudowy i dysku, a jeżeli tak, to mógłbyś mi napisać, jakich podzespołów mam szukać w tej cenie, z góry dzięki, PS. Nie jestem zbyt wymagającym graczem, wystarczy, żeby te gry chodziły w 40-50 klatkach. Eryku, mój drogi, era budowania tanich komputerów, tanich. Hardkorowo tanich, bo 500-600 zł to jest w tym momencie naprawdę śmieszna kwota. Nieco minęła i nad tym bardzo mocno ubolewam, ale takie są fakty, że obecnie za 500-600 zł to można złożyć z wielką biedą komputer biurowy. No może taki komputer, który obsłuży ewentualnie LOLa, natomiast
ty tutaj wspominasz o konkretnych grach, czy nie? Fortnite, Valorant i CSGO. Powiem tak, najprościej byłoby ogólnie kupić sobie bazę pod tytułem Dell T3500, o którym jest zresztą nagrany odcinek na moim kanale. Samą bazę, myślę, jesteś w stanie spokojnie kupić do około 300-400 zł, nawet w chwili obecnej. Problem jest z kartą graficzną, a obawiam się, że za 100, 200 czy 300 zł karty graficznej, no może do Valoranta czy CS-a okej, Fortnite absolutnie odpada, więc jeszcze kupisz, ale to nie jest budżet 600 zł, tylko budżet około 1000 zł. Po drugie, nie widzę osobiście sensu grania w CS-a na 40 czy 50 klatkach, ale może to jestem ja. Natomiast co do Valoranta... Tutaj pewnie by tych klatek było nawet więcej, bo to jest mniej wymagająca gra. A Fortnite raczej bez 1000, 1200, 1500 zł nie byłaby to gra grywalna. Więc to jest moja odpowiedź. Dell T3500 z Xeonem jakimś. Najlepiej czterordzeniowym, ośmiowątkowym. Byle nie stare wersje T3500 na DDR2. Musi być DDR3 minimum. Pamięć RAM w sensie. Ilości dowolnej. Tam najczęściej było 6 giga w tych Dellach. Czasem 8, czasem 10, czasem 12, w zależności od tego, jak sobie ktoś to zmodyfikował. Karta gdzieś tu będzie u góry i przypięty film też w opisie, więc tam będzie więcej szczegółów, tu się nie będę już rozgadywał. Co sądzę o tej karcie graficznej z AliExpress? No to zobaczmy, co sądzę. Witam, zastanawiam się, czy kupić tą oto kartę graficzną, lecz ja się nie znam. I proszę pana o pomoc z góry, dziękuję i proszę o jak najszybszą odpowiedź. Zobaczmy. Jak karta wygląda, każdy widzi, jest to podobno HD 76704 giga. Niezależna karta graficzna Pulpit Bureau. Ma dwie recenzje. No powiem tak, no wygląda jak typowy fake z AliExpress. Natomiast cena jest taka, że chyba jest nawet skłonny uwierzyć, że to może być 7670. Problem jest taki, że te karty absolutnie nie miały 4 giga pamięci, przynajmniej z tego, co ja pamiętam. W tak niskim przedziale, bo 7770, bardzo popularny model, wychodził z pamięcią 1-gigową, nawet w wersji 2-gigowej nie pamiętam, żeby była, a to niby jest rzekomo wersja 4-gigowa. 270 zł z Polski, 215 zł z Chin, ale wysyłka 30 zł, tak? No, inaczej, nie zaryzykuję stwierdzenia jednoznacznie, że to jest scam, chociaż tak to po prostu wygląda, jakby to był scam. Na każdym zdjęciu ta karta wygląda inaczej. O, to w ogóle ciekawa rzecz. No i dwie opinie od tej samej osoby z Brazylii. Nie, zdecydowanie nie. Za 215 zł można kupić, no już nawet powiedzmy, że tego GTX-a 550 Titanium na Allegro, na Eliksie. I nie jest to jakaś wybitna karta, ale na pewno będzie lepsza niż HD 7670, który nie wiadomo tak naprawdę czym jest. Więc absolutnie odradzam tego typu wynalazki i proszę się od tego trzymać z daleka. Kolejny fantastyczny mail, który nie ma treści, to wszystko ma w tytule. To jest, czy chcesz kupić mojego kopa, kopa, nie chcę kopa, Intel Core Duo 2 4 rdzeń 9, 4 wodki, 8 giga RAM dysk, nie chcę. Natomiast ponawiam mój apel, nie piszcie do mnie tego typu maili, w sensie, bo nie wiem, czy to miało być teraz śmieszne, czy to miało być jakby, czy to miało być żart, ale nie kupuję komputerów od widzów, to też muszę od razu powiedzieć i też muszę od razu dodać do tego odcinka, nie kupuję od widzów niczego. Hej, z racji, że nie znam osoby, która bardziej ogarnia Xeony, mam do ciebie pytanko. Obecnie posiadam i7-4790K na płycie B85, więc kręcić go nie mogę i ma stokowe 4 GHz. Stoją te procesory w dobrej cenie i chciałbym złożyć komputer z Xeonem o takiej samej wydajności lub wyższej od mojego procesora. Najlepiej jakby to był Xeon pod moją płytę B85, chyba że złożyłbym płytę z procem i ramem za kwotę, którą dostałbym za mojego procka. Mógłbym liczyć na twoją pomoc. Sytuacja jest o tyle problematyczna, że i7-4790K jest procesorem ogólnie, no w zasadzie najwydajniejszym na tą podstawkę, albo ogólnie jednym z najwydajniejszych, no i sens jego wymiany jest raczej znikomy, no chyba że chcemy tu zaoszczędzić jakieś 50 czy 60 zł, no to okej. Znaczy w tym sensie zaoszczędzić, że oczywiście kupimy na przykład Xeona 1241V3, który kosztuje jakieś tam grosze obecnie i pewnie by się udało
sprzedać tą i7-kę w lepszych pieniądzach. No tylko pytanie, czy taka operacja ma jakikolwiek sens. Ja myślę, że ten procesor można sprzedać za jakieś 200, powiedzmy 50 zł. Tak realnie, bo ja nie wiem, kto by za niego dał więcej. Chyba, że jakiś desperat. Płytę, no nie wiem, czy za jakieś 150 zł, może ktoś by się skusił. No załóżmy, że już wykręcając z tego wszystko, bo są wszystkie akcesoria, jakieś tam pudełka, rzeczy, no to mamy 500 zł. No za 500 zł pod DDR3, no ciężko kupić lepszy procesor, więc prawda jest taka, że bym się skłaniał bardziej ku sprzedaży wszystkiego, procka, płyty, RAMu. Za całość, w zależności od tego, ile tego RAMu jest, by się można było może nawet doprosić jakichś 700 zł, 800. A za taką kasę można już kupić sobie i trójkę 10 generacji z bardzo tanią płytą główną i na przykład na start 8 giga RAMu. I to powinno dać znaczący już przyrost mocy, no i możliwość oczywiście rozbudowy i sam osobiście bym tak zrobił. Chyba nie ma sensu inaczej tego ukryć. Maili jest jeszcze kilka, ale że już mam ponad 20 minut tego filmu, to nie będę go robił nieskończenie długiego, więc po prostu resztę maili przerzucę sobie na kolejny odcinek już na luty, bo to jest, tak jak jeszcze mówię, niby styczniowy odcinek, ale mail ostatni. Pytanie dotyczące kompatybilności podzespołów. I tu przyznam, że miałem... Zresztą dobre. Cześć, chciałbym się Ciebie poradzić, bo mam spory dylemat w doborze komponentów. Czy wszystko będzie ze sobą kompatybilne i w miarę dobrze się uzupełniało w wydajności i kulturze pracy? Nie wiem jeszcze, która z tych płyt, z tych dwóch płyt będzie lepiej pasować do tego zestawienia. ASRock B560 Pro 4 czy Gigabyte Z590 Gaming X. Dlatego umieściłem je razem w liście, bo nie wiem, która będzie lepsza. Nie planuję raczej podkręcania procka i RAMu. No może kiedyś wrzucić DDR5, tak przyszłościowo. I tu właśnie mam ten error, bo nie wiem, gdzie te DDR5 niby chciałbyś wrzucić, ale chyba, że do obudowy. I pytanko mam takie, czy jest coś, co byś zmienił, aby RTX 3080 Titanium działał i nie było throttlingu ze strony CPU? Czemu miałby być throttling ze strony CPU? Oraz czy zasilacz i obudowa podołają gabarytowi GPU? Z góry dziękuję za pomoc. Lista na X.comie. No to zobaczmy tą listę. I lista wygląda następująco. Są tu ramy Corsair 3600 Vengeance RGB w nawet dobrej cenie. Jest Seasonic Core GM650, który nie powiem, że nie da rady, ale no tak cienko do 3080. Jest Ventum, czego w ogóle już nie rozumiem. Jest Gigabyte Z590 i jest Intel Core 12600KF. I to wszystko miałoby kosztować 13 i niespełna pół tysiąca, a miałaby to chłodzić Fera 5. No pomijając, że jeszcze ta płyta jedna tu jest do wyrzucenia, to powiedzmy, że tam jest 12 800 jakieś niecałe. I ogólnie to jest chyba trochę mało tych rzeczy, bo jest raz... Aha, nie ma dysku. No powiem tak, jest źle. Także dajcie mi chwilę, ja sobie ten zestaw zredefiniuję. W ogóle karta za 10 tysięcy i reszta komponentów za 2. No grubo. No więc tak, generalnie to stwierdziłem, że jeżeli już chcemy mieć tak wydajną kartę graficzną, no to dobrze by było się jednak przesiąść na tą 12 generację. No i niby tam był ten procesor, ale płyta główna już niekoniecznie pozwalała go obsłużyć. Więc są dwie możliwości. Czemu zmieniłem RTX-a 3080 Titanium na 3080? Bo nie znam kontekstu. Prawda jest taka, że między 3080 a 3080 Titanium owszem jest różnica, ale czy ta różnica jest warta dopłaty 2000 zł ponad, to zależy od tego, czy gramy w 4K, czy w 1440p, czy w Full HD. A to nie było określone niestety w mailu. No i stąd moja decyzja o wzięciu tańszej karty, ale komponentów wyższej jakości. Inna sprawa, że nie było tam dysku i nie wiem, czy to był zabieg celowy, tak, czy tak miało być, czy nie, ale w chwili obecnej mamy zestaw za 11400, więc nawet zakładając, że byśmy musieli tutaj dołożyć jeszcze dysk jednoterowy, to coś przyzwoitego będzie kosztowało około 500 zł, więc mamy powiedzmy 12 tysięcy, ale komputer jest kompletny. I co w tym komputerze jest? Fajna obudowa Corsera, fajny zasilacz Corsera, fajne ramy Cruciala, szybkie i ładne i tanie. Jest Fortis 5, bo nic nie było napisane o podkręcaniu. Domyślam się, że pewnie skoro jest CAD, to fajnie by to było podkręcić, ale no jakby autor o tym nie wspomina. To chłodzenie na pewno nie pozwoli na super ekstra wysokie OC, ale na zablokowanie już samego zegara w okolicy 5 GHz, no to myślę, że na tyle akurat pozwoli bez znaczącego podbijania napięcia. I co do karty, no tutaj tak wygląda sytuacja, że
Aż sobie musiałem zerknąć, jak wyglądają te benchmarki, żeby się upewnić, czy dobrze myślę. No i w sumie dobrze myślę. No między 3080 Titanium a 3080 różnica to jest średnio 5, 6, 7 klatek, w zależności oczywiście jeszcze od gry. Są takie, gdzie te różnice są większe, są takie, gdzie te różnice są mniejsze, ale to są testy z tego, co widzę, robione w 4K. No to jeżeli w 4K mówimy w każdym jednym tytule o średniej wykraczającej ponad 60 klatek, to wydaje mi się, że dopłata tych właśnie 2000 zł po to, żeby tych klatek mieć tam o kilka więcej, no raczej delikatnie się mija z celem. Z kolei, gdybyśmy mówili już w tym momencie w ogóle o graniu w 1440p, na przykład jak tutaj, no to i tak tych klatek moim zdaniem jest na tyle dużo, że ta dopłata nie ma sensu. No ale gdyby ktoś stwierdził, że nie, no jak to, no te 5 klatek to jest balansowanie na przykład na granicy płynności, że jak najbardziej jest sens, to w takiej sytuacji polecam, no może nie tyle zrezygnować, co ogólnie faktycznie delikatnie sobie rozplanować ten budżet inaczej. Też nie wiem, jaki jest maksymalny budżet, no ale zakładając, że tam było coś koło 13 tysięcy, no to hipotetycznie by się nam tutaj ta lepsza karta zmieściła, z tym, że no już w tym momencie i piątka byłaby delikatnie tutaj problematyczna, w tym sensie, że na pewno nie wyciągniemy z tej karty wszystkiego, też w każdej jednej grze. I znowu się pojawia dylemat, co w takiej sytuacji zrobić. Nie wspomnę już o tym, że to jest bardzo podstawowa płyta główna i fajnie by było mieć coś jednak lepszego do zestawu za ponad 10 tysięcy. Ale jest więcej pytań niż odpowiedzi, więc w obecnej sytuacji, jak dla kogoś te 7-8 klatek jest warte tych dopłaty 2000, no to niech bierze TI-kę, reszta komponentów sobie poradzi. Jak nie jest, no to polecam nawet to jeszcze się zastanowić na przykład nad i7, albo nad jakimś lepszym IO, wtedy żeby to podkręcić i wyciągnąć z tej karty więcej. Taka jest odpowiedź, a ten koszyk zaraz wrzucę pod film. I to by było tyle, jeżeli chodzi o maile od widzów w jeszcze styczniu łamanym na luty. Tak jak mówiłem, ten początek nieco przydługi, ale potrzebowałem to z siebie wyrzucić. Mam nadzieję, że po prostu to zrozumiecie. Już nie będę do tego wracał. Jak ktoś się w tym momencie na mnie obraził i że jestem chami prostak, bo nie chcę komuś wysłać karty graficzne, nie chcę komuś dać pieniędzy, czy nie chcę komuś wysłać komputera, bo przecież mam ich tak dużo, no to po prostu mi przykro. Przykro mi, że nie rozumiecie, jak działa ekonomia, nie wiem, jak nawet to określić, ale może kiedyś zrozumiecie. A tymczasem dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnych mailach od widzów niebawem, bo tam jeszcze tych maili jest masa, więc na pewno parę ciekawych tematów jeszcze wam podrzucę, żebyście mieli coś do obiadu. A tymczasem kłaniam się i do usłyszenia w kolejnym materiale na moim kanale. Na razie.